Pani Krystyna mieszka na osiedlu Sikorskiego i choć na otoczenie nie narzeka, to uważa, że przydałoby się tu kilka zmian. Tutaj na pewno ten chodnik trzeba byłoby jeszcze zmienić, bo jest paskudny. Nasze straszne drzwi w każdej klatce, bo się na zimę to wszystko wieje, gwiżdże. Ale to jest już sprawa osiedla, to już jest sprawa spółdzielni JOL-u. Każda zmiana będzie możliwa, gdy za jej wdrożenie będą odpowiadać sami mieszkańcy. Taką możliwość daje tak zwany budżet obywatelski, który chcą wprowadzić w Kętrzynie lokalne władze. Formuła jest prosta. 1%, na przykład 1%, bo to może być więcej, ale rozpocznijmy od 1%, bo też są różne strategiczne decyzje inwestycyjne, które postawiamy w gestii poszczególnych osiedli. Mamy w tej chwili taki podział na 4 okręgi wyborcze. W nowej kadencji będzie to 21 okręgów wyborczych, bo okręgi będą jednomandatowe. Wtedy trzeba będzie można tą geografią się w inny sposób zastanowić, ale dzisiaj proponuję, aby w tych 4 jakby okręgach wyborczych, w tych 4 częściach zrównoważonych w sensie ilości mieszkańców, zadysponować tą kwotą 1% w sposób sprawiedliwy, równy, a więc byłoby to około 150-170 tysięcy na każdym osiedlu. Budżet obywatelski to, mówiąc wprost, przekazanie pewnej części z kasy miasta mieszkańcom. W regionie pionierem w tej sprawie jest Elbląg. Tam w ręce mieszkańców trafiły 2 miliony złotych. Za te pieniądze powstały place zabaw, nowe alejki i skwery. Pomysł wprowadzenia budżetu obywatelskiego padł w Kętrzynie w zeszłym roku z ust radnego PiS Rafała Rypiny. No daty wskazują, że pierwszy byłem ja. Tak? Na mojej stronie internetowej można nawet zobaczyć zdjęcia z protokołu, gdzie 17 grudnia jasno jest powiedziane, że to ja mówiłem. Może trochę inaczej nazwałem ten budżet, bo nazywałem go budżetem społecznym. Wiadomo, obywatelski to kojarzy się niektórym starszym tutaj mieszkańcom źle, dlatego tak nazywamy jako społeczny. No warto też tutaj dodać, że to jest 600 tysięcy złotych do zdysponowania na mieszkańców naszego miasta. Bo ja tylko tak powiem grzecznie, że zawsze takie pomysły można zgłaszać w formie uchwał. Jeśli się ma przewagę dotyczącą zmiany władz Rady Miejskiej, to tym bardziej można mieć przewagę, jeśli chodzi o zgłoszenia właściwie inicjatywy uchwałodawczej. Tę inicjatywę ja zgłosiłem. Pomysł budżetu obywatelskiego spotkał się z pozytywną opinią całej Rady Miejskiej. Mieszkańcy jednak niewiele wiedzą na ten temat. Nie. Pani Krystyna z kolei już wylicza, na co wydałaby te pieniądze. Kwiatów już jest dużo. Drzew mogłoby być może jeszcze jakich tam więcej. Zieleni i ławeczki. To jest priorytet według mnie na dzień dzisiejszy. Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego będzie można składać w Urzędzie Miejskim. O terminie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń będziemy Państwa informować.